wiersze z tej drugiej części kończą się czymś dołującym, to jest w błędzie, albowiem szykują się tam wielkie niespodzianki. Kolejne wiersze ogromnego przełomu. Mianowicie poezja, która od miłości prowadzi nas do śmierci, nagle okazuje się, że jej wektor się zmienia i zaczyna pulsować inaczej, zaczyna zmierzać od śmierci do miłości. Czyli normalnie koło życia się zamyka i zaczyna się życie na nowo. Bardzo proszę, kolędnicy. Ten niespodziany w grudniu ciepłych podmuch halnego na szczycie Gubałówki zapiera mi dech, tak samo jak kaskady namiętnych pocałunków. Świat w twojej obecności wydaje się taki ciekawy i kuszący, gdy mój szal tańczy na wietrze. Mrużę oczy, wybiegam wzrokiem poza horyzont. Od śmierci syna nie dbam już wcale o życie. Nie szukam sensu w codzienności, ani tym bardziej w egzaltowanych uczuciach. A jednak głos twój i dotyk wyzwala pragnienia, budzi przeczucia tęsknot nienazwanych. Zwiastuje wybuch radości. I kiedy w drodze powrotnej mijam kolędników, uśmiecham się do własnych myśli po raz pierwszy od wielu lat. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Nucę wychodząc z kolejnego zakrętu życia.